Jest z nami Peter, zwany także generałem, lider zespołu Vader. Zespołu, który działa już od 83 roku wcześniej? To znaczy, wiesz co, 86, bo poznałem Zbyszka, z którym założyłem zespół Vader w 82, tak pod koniec, ale tak naprawdę zaczęliśmy ze sobą dżemować na sali prób. Chwilę później przyjęliśmy nazwę Vader. Gdzieś tak 83 rok, nie późny. Pytam nieprzypadkowo, dlatego że ja urodziłem się w 83 roku i nie ukrywam, że jest mi bardzo miło, że jestem równolatkiem twojego dziecka muzycznego. Powiedz mi, bo chciałbym zacząć od razu od najnowszego. 1 maja szykujecie wielki prezent dla swoich fanów, kolejny album Solitude in Madness. Prezent krótki, poniżej 30 minut albumu, już go słyszałem, jest no taki bardzo, jak bardzo mocna kawa albo herbata zaparzona chyba z 5 torebek naraz. Spieszyło wam się bardzo z nagraniem? Niekoniecznie. Znaczy, no, z kolą jakby powiedział, że to po raz pierwszy tak wyszło, bo nie jest to ani pierwsza, ani druga płyta Vader, która oscyluje w granicach 30 minut, ale też jak wspomniane płyty jest to materiał bardzo intensywny, więc te 30 minut zawiera w sobie tak tyle skomasowanego, skompresowanego materiału, że przy graniu, powiedzmy, w takich normalnych, w cudzysłowie, tempach byłoby to zapewne koło godzinki. Także pół godziny Vadera wystarczy stanowczo na godzinę materiału. Więcej wręcz byłoby zbyt męczące i nudne, wydawałoby mi się. To prawda, wasz no, jeden z bardziej ikonicznych albumów, Black to the Blind, jest równie krótki. Black to the Blind, Litany, te płyty, zresztą powiedziałbym, że najnowsza odsłona Vadera bardzo przypomina tamte czasy i potroszę jest troszeczkę takim krokiem wstecz w kierunku tamtego materiału i tamtego Vadera, który hołdował prędkości głównie i skupiał się na intensywności materiału. Tak naprawdę zacząłem przemycać jakieś wpływy inne, troszeczkę zwolniłem tempo dopiero w nowym wieku, nowym milenium w zasadzie, wraz z wydaniem płyty Revelations. To była swego rodzaju rewolucja, jeżeli chodzi o Vader. Natomiast po 20 latach, no jakby koło się zatoczyło, troszeczkę poczułem znowu jakąś taką rządzę prędkości. I oczywiście wyszło to bardzo naturalnie, może dlatego, że miałem okazję samemu uczestniczyć znacznie częściej niż zwykle to bywało, znacznie częściej niż czas mi na to pozwalał. Sam jako fan na koncertach moich zespołów, tych, które lubię, i stąd jakby no, na nowo spowodowało to wrzenie krwi, a to zawsze powoduje to, że wszystko przyspiesza. Powiedz mi, na jakie koncerty chodzi człowiek, którego koszulki nosi połowa społeczności metalowej? To znaczy, no, na moje ulubione, te, które mnie inspirowały. Chociaż czasami zdarzało mi się, że odwiedziłem zespół, który mnie zaskoczył. Taki, który, no, że tak powiem, zalicza się do strefy zespołów, które zawsze chciałem obejrzeć z racji legendy, ale no, nie był to zespół jakby numer 1. Tak było we Wrocławiu w klubie A2, jak poszedłem, miałem okazję po prostu zobaczyć zespół Uriah. Tym bardziej, że grał tam zespół Turbo, a tak naprawdę nie wiem nawet, czy chciałem bardziej Turbo zobaczyć z Wojtkiem Hoffmanem w nowej odsłonie. No i powiem ci, że Uriah Heep mnie absolutnie no, zbierałem szczękę z podłogi, bo czegoś takiego się nie spodziewałem pod każdym względem. No, takim względem i samego show, i muzyki. Zresztą wtedy grali swój nowy album i ten album od razu oczywiście nabyłem, bo jest naprawdę rewolucyjny. Rewolucyjny dla mnie w sensie no, muzyki, bo chociaż Uriah Heep jest tak starym zespołem, że trudno sobie wyobrazić, a po prostu takiego kopa dali na scenie, tak świetnie zaaranżowane i brzmiące kawałki. Już pomijam w ogóle legendarne te utwory i hiciory, które wszyscy żeśmy śpiewali, jak na koncercie Maidena w 84 roku, pierwszy raz jak promowali Powerslave, to chyba taki pierwszy duży koncert, który wszyscy śpiewali na scenie, ja też aż ogłuchłem. Tutaj nie ogłuchłem, ale śpiewałem. A generalnie oczywiście byłem na kilku koncertach Judas Priest, oczywiście Slayera widziałem, Ghost widziałem, chociaż Ghost to powiem szczerze raczej tak bardziej bardziej z ciekawości samego show, bo tak jak muzycznie na przykład bardzo pasują mi ich albumy w sensie słuchania, natomiast jeżeli chodzi już o pewną taką filozofię natury metalowej, to już różnie to bywa. Ja widzę, że ten zespół kompletnej komercjalizacji i chociaż paradoksalnie pasują mi te kawałki. Ostatnio naprawdę świetnie się tego słucha, ale bardziej podchodzę do tego jak do muzyki, nie wiem, Abby bardziej niż, też ze Szwecji zresztą, no niż jak do zespołu grają jak na przykład Mercyful Fate czy coś w tym stylu. No, ale to już zupełnie inne rzeczy. Nie? Tak się... Wielu określa właśnie Ghosta jako taki produkt idealny, jeżeli chodzi o scenę rockową czy metalową. Też parę innych fajnych kapel, niektóre z młodszych zespołów, ale ciężko mi w tej chwili akurat tak na raz, dwa, trzy sobie nazwy i powiedzieć, nie? Ale na nowo, że tak powiem, odkryłem parę kapel, które no może nie są najświeższe, ale w porównaniu z zespołami nawet przy Wejderze, no to są raczej młode zespoły, także... Czyli dostałeś taki jakby nowy zapas energii na tą płytę, można powiedzieć. Kopa takiego, tak jakby mi ktoś, wiesz, wtrysnął troszkę azotu, podtlenku azotu do silnika, nie? I dostałem kopa, może stąd właśnie może wyszła akurat tak naturalnie ta płyta, dość ostra. No... Taka jest muzycznie, natomiast jeżeli chodzi o teksty, jest tutaj dużo przemyśleń, jest tutaj sporo takiego zadumania się trochę nad ludźmi. Solitude in Madness to jest tytuł, który równie dobrze mógłby być na album dużo smutniejszy, dużo mniej energetyczny niż death metalowy. Co to jest za historia, którą opowiadasz na tym albumie? To zresztą tam jest kilka historii, opowiadam historię mojego życia, raczej może nie całego życia, tylko to są każdy utwór, który napisałem, szczególnie na ostatnich, no powiedzmy 5 czy 6 płytach, to bardzo szczególnie opisuje jakieś momenty z mojego życia, jakieś, nie wiem, emocje związane z czymś, co się zdarzyło w moim życiu. Także mówiąc, wiem jak to trywialnie brzmi, że inspiruje mnie moje życie, no ale to wszystko, to się z tym wiąże. I to, co słucham, co oglądam, to, co przeżywam, o czym myślę, staram się tworzyć historię i co mi się podoba w Wejderze od samego początku i tą śladem podążamy, że nie mówię wprost w zasadzie o moich przeżyciach, tylko staram się tworzyć jakieś historie, wiesz, takie czasami kompletnie jakby wydawałoby się niezwiązane z tematem, no ale o to mi chodzi. Chcę przedstawić jakąś historię, jakąś powiedzmy gawędę, bajkę, która może być interpretowana w sposób dość wolny, ale te, które pisałem ja, przeważnie zawsze mają jakieś głębsze przesłanie, w sensie przesłanie. Nie każdy ma przesłanie. Na pewno, natomiast za każdym jest jakaś prawdziwa historia. I tak jest inna... kawałek ciebie, tak? Nie, no jest to fragment mnie, bo to jest fragment moich przemyśleń, moich przeżyć. Wcale nie skłamałbym, jakbym powiedział, że to jest cząstka mojej osobowości, może nie osoby, no osobowości. Przemyśleć. No mówię to do ludzi i raczej, wiesz, staram się tymi historiami zmusić do przemyślenia, a nie mówić, żeby słuchali, wiesz, akurat co mi się tam zdarzyło, nie historia. Tylko kamufluje to niejako, obudowuje w jakąś historię niekonkretnie bezpośrednią, po to właśnie, żeby zmobilizować umysły, szczególnie wyobraźnię ludzką do tego, żeby zadziałała i żeby coś stworzyła w własnej głowie, nie każdego z odbiorców. Pamiętam, nie, wiesz, to niebezpieczeństwo interpretacji wolnej, no bo zawsze, ale raz, że Wejder akurat my nie operujemy aż takimi drastycznymi środkami, żeby można było nie wiadomo co. Poza tym ja cały czas ufam w to, że człowiek jest odpowiedzialny za własne myśli i czyny i wiesz, zwalanie czegoś, jeżeli ktoś ma, że tak powiem, robaczywe myśli i cokolwiek, zwalać to na to, że inspirowało go to czy owo. Zresztą mieliśmy już w historii parę akcji i Ozzy się o tym przekonał i Priest się o tym przekonał, jak próbowano czyjeś dokonania zwalić na to, że zespół do tego, że tak powiem, spowodował te myśli i w konsekwencji czyn. No to głupie jest, no ale w takim świecie żyjemy, a niestety nowoczesny świat wcale nie idzie w lepszym kierunku. Wydawałoby się, że mamy dostęp do wiedzy poprzez internet darmowy, szeroki. Oczywiście wiadomo, że ziarno trzeba oddzielić od plew, a jeżeli chodzi o internet, to tych plew tu jest masa, ale ziarna też jest bardzo dużo i wystarczy troszeczkę ruszyć kiepałą, żeby tam coś dla siebie znaleźć. Już nie trzeba być, nie wiem, człowiekiem bogatym albo jakimś wybrańcem, żeby mieć dostęp do wiedzy. Dzisiaj do niej ma dostęp każdy. Szkoda tylko, że nie każdy z tego chce korzystać. No właśnie, czy to jest tak, że troszkę jest jakaś pesymistyczna myśl w tym albumie? Pytam dlatego, że Vader w swoich tekstach ma za sobą opowieści ze światów wojennych, fascynację także II wojną światową, fascynację okultyzmem i to takim okultyzmem, że tak powiem, oczytanym, bo kulty z Oskija, nawiązanie do Crowley'a, no jakby tutaj nie jest to po prostu malowanie pentagramów na ścianach sprayem, tylko znacznie więcej. A teraz ten Solitude in Madness jest jakąś taką właśnie bardziej nastrojową rozmową, plus to, co teraz powiedziałeś, że mamy dostęp do tak fantastycznych rzeczy, a z nich nie korzystamy. Czy to jest tak, że odrobinkę cię opanował jakiś taki pesymizm w patrzeniu na ludzkość? Nie jestem przeciwieństwem pesymizmu. Jestem raczej optymistą, zawsze byłem. Wątpię się. Tak więc nawet jeżeli odbierasz nastrój pewnych piosenek jako pesymistyczny, no to powtarzam, tak to interpretujesz, nie? Tak to odbierasz. Poza tym umówmy się, że historie, które inspirują mnie do krzyku, że tak powiem, poprzez piosenki Vadera, nie są to historie ładne i przyjemne, że tak powiem, o kwiatkach czy coś, no bo w przypadku świata otaczającego mnie nie piękne kwiatki i cudo natury mnie inspiruje do tego, żeby pisać takie historie, a raczej te ciemne strony świata i życia. Głównie świata niestety człowieka, bo wokół tego to się wszystko kręci w tej chwili i stąd taki odbiór może być, no, co ja zrobię. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór, też musisz wziąć pod uwagę jedną rzecz, a nawet dwie. Pierwsza taka, że mamy już swoje lata, jesteśmy troszeczkę starsi, zarówno ja, jak i ty. Od momentu, podejrzewam, kiedy pierwszy raz usłyszeliśmy metal i kiedy żeśmy, tak powiem, razem z butami weszli w ten świat, na własną prośbę zresztą. Kiedy miałem 17 lat, jak zaczynałem słuchać muzyki, czy 2-3 lata później, kiedy już byłem w zespole Vader i zacząłem tworzyć swoje pierwsze piosenki, na pewno tworząc tego rodzaju historie, one były bardziej bezpośrednie w sensie znaczenia. Jeżeli pisałem o piekle, o diabłach, chciałem widzieć diabły, piekło, chciałem widzieć nienawiść, chęć jakby zadawania bólu, chociaż nie dosłownie nie łaziłem z młotkiem czy z nożem po ulicy, ale to był taki bunt nastolatka, który krzyczy, ponieważ na ulicy nie można było krzyczeć wtedy w ogóle, ani generalnie byłem spokojnym człowiekiem, burzyło się raczej we mnie różne rzeczy, plus hormony, więc poprzez muzykę wyrzucałem z siebie taką energię, wiesz, jakby złość wewnętrzną, która się wychodziła. Robię to do dziś, tylko że dzisiaj po tylu latach doświadczenia jako i muzyk, i facet, jako człowiek, jest to bardziej ułożone. Wszystko ma jakiś pomysł, jakiś konkretny sens. Pomimo, że język może brzmieć podobnie, ale na pewno wartość idąca za nim jest zupełnie inna. To jest to doświadczenie, to jest ten Peter, który już jest 40 lat, powiedzmy, starszy, nie? No to jest dużo. Tym bardziej, że nie widziałem na ambonie w kościółku w swojej wiosce, ani na krześle za biurkiem, tylko jeździłem po świecie, więc starałem się ten świat poznawać, ludzi ten świat stanowiących i starałem się wyciągać wnioski, obserwować, a lubię to robić i dlatego mam też o czym pisać. O tą aktywność chciałem cię zapytać, bo Vader ze swojej aktywności słynął od zawsze, także tej międzynarodowej. No teraz mamy bardzo dziwne czasy, które każdą aktywność ograniczają, no ale zakładam, że wszystko wróci do normy może w ciągu pół roku, może w ciągu kilku miesięcy i domyślam się, że znów ruszycie w kolejną trasę. Powiedz mi, czy statystycznie jesteś w stanie powiedzieć, ile wy koncertów gracie rocznie, jak wiele czasu spędzasz w trasie? Bo to wydaje mi się, że 2/3 roku? 3/4 roku? Co ja przez pierwsze lata starałem się policzyć ilość koncertów i wychodziło mi rocznie 100. Średnio. Wow. Czasami mniej, czasami więcej. Były lata, kiedy wychodziło prawie 150 koncertów rocznie, były takie, gdzie graliśmy około 80, no także mniej więcej trzeba liczyć 100 koncertów rocznie od 93 roku, no to sobie może policzyć. Bardzo dużo. No dużo koncertów. Dużo i naprawdę jest niewiele miejsc, gdzie w zasadzie nie graliśmy, no może miejsc, krajów, w sensie lędów takich, nie? Mhm. Po prostu bardzo lubię trafiać do nowych miejsc i dowiadywać się, że nawet w takich miejscach są metalowcy i są ludzie, którzy, no, dla których jest to coś nowego, jakiś powiew nowości czy inności, tak powiem. Bo od razu przypomina mi się czasy, kiedy ta muzyka zawitała do naszego kraju w latach, kiedy była jeszcze zupełnie czymś dziwnym i nieakceptowalnym wręcz. Albo wręcz ignorowanym, co akurat dobrze wyszło zespołom metalowym, bo przynajmniej nie mieliśmy problemów, tak jak dziś. I dla mnie istota Vadera to jest granie na żywo i trasy. Płyty nagrywamy tylko po to, żeby mieć nowe kawałki, żeby je potem zagrać na scenie. Tylko dlatego. To jest dla mnie rzecz standardowa, w sensie bardziej współpracy z firmą reprezentującą nas jako wydawca, niż coś, co koniecznie trzeba robić. No, tak to wygląda, że najpierw ktoś musi poznać utwory, przychodzi, potem zobaczy, widzi czy przeżywa je na koncercie. Tak to wygląda i to się raczej nie zmieni. Natomiast jak sytuacja globalna, no jest jaka jest, dotyczy wszystkich, nie tylko naszego kraju, więc nie ma co po prostu tutaj chować uszu czy płakać. Jest jak jest, będzie jak będzie. Im bardziej zrozumiemy sytuację, postaramy się być zdyscyplinowani, jeżeli chodzi o izolację, tym szybciej wrócimy do normalności, do normalnego życia i również do koncertów. To jest akurat bardzo proste. Wirus tak działa, to jest taki wróg, że jedyną drogą, żeby go pokonać, jest po prostu pozwolić mu naturalnie zniknąć, czyli się zizolować, ograniczać jego rozprzestrzenianie się. To jest bardzo proste. Natomiast no oczywiście w dzisiejszym świecie nie jest, w żadnym świecie nie jest proste, słuchaj, siedzenie w domu, izolacja. Po jednym miesiącu ludzie już rzucają szału. Ale słuchaj, ja mam bardzo fajny moment, fajną rzecz do porównania. Pod każdym względem to powinno dać wszystkim do myślenia. Równo 100 lat temu mieliśmy pandemię, przy której koronawirus to jest jak katar. Przy dżumie. Mieliśmy Hiszpankę, która no, tak spustoszyła świat cały, że do tej pory zauważam, nawet się o tym tak mocno nie mówi. W momentach, kiedy się pojawia jakiś wirus, dopiero to się pojawia się ten temat Hiszpanki. To znaczy, była najgorsza epidemia w historii człowieka, jaka w ogóle istniała. Była w czasach, kiedy nie było ani telewizji, ani telefonów komórkowych, ani internetu. Ludzie nie wiedzieli, co się dzieje. A dodatkowo było to zaraz po pierwszej wojnie, która swoją drogą też spustoszyła, chociaż mniej spustoszyła, mniej ludzi zginęło w czasie wojny paradoksalnie niż właśnie z powodu epidemii Hiszpanki. Tak więc ludzie jakby żyli w nieświadomości, nie wiedzieli, co się dzieje, umierali. Po 2 latach choroba tak mocna, może dlatego, że tak mocno zniknęła. Co chciałbym powiedzieć? Po II wojnie ludzie chcieli się spotykać, ponieważ mieli dość, także izolacja w ogóle podejrzewam nie była możliwa, bo ludzie czuli się izolowani przez kilka lat I wojny światowej. Mhm. Natomiast, no przynajmniej w paru częściach rejonów świata, natomiast po wojnie to na pewno nie sprzyjało opanowaniu wirusa, ale jednak 2 lata trwało to. Natomiast dlatego dzisiaj, jak słyszę, że ktoś jakieś czarne myśli snuje, że przez 2 lata będziemy się z tym snuć, po 100 latach rozwoju medycyny, kiedy mamy internet, który pozwala nam się izolować absolutnie i jednocześnie pozostać w kontakcie z całym światem, ze sobą i z informacją, jest to absurdalne. To chyba tylko ktoś musiałby naprawdę chcieć, komuś musiałoby zależeć na tym, nie wiem po co, może z powodów jakichś ekonomiczno-politycznych, nie wiem, żeby ludzi trzymać za mordę, bo to jest chyba jedyne wytłumaczenie, nie ma innego. Warunkiem, mówię, tylko w tej chwili wszyscy myślimy o tym, żeby jak najszybciej wrócić do normalności, to jest jednak cały czas ugięcie kolan bez względu na to, co się dzieje i mówię, im szybciej zrozumiemy, tym krócej będzie ta izolacja trwała i wszyscy sobie pomożemy. Bo tak po prostu to będzie w nieskończoność trwało. No. Przynajmniej w cudzysłowie w nieskończoność. Będziemy się po prostu nawzajem zarażać. Wykorzystujesz ten czas, żeby na przykład, nie wiem, odpocząć, nadrobić zaległe filmy. Z tego, co pamiętam, za dzieciaka byłeś fanem westernów, prawda? Westernów? Chyba nie bardzo. Nie. Te westerny, może nerd bardziej na westerny, on wiesz, te kowbojskie kapelusze. No okay. Ja raczej nie. Ja to od zarania dzieje wolałem Czterech Pancernych i Kolosa niż... Czyli czołgi, jednak czołgi, od samego początku czołgi. Oczywiście, że oglądałem westerny, ale zdecydowanie nie były to jakieś moje ulubione filmy. Nie. Jasne. Jack London, tak, ale podejrzewam, że wolałbym książkę przeczytać niż oglądać filmy. Nadrabiasz teraz właśnie jakieś takie kulturalne zaległości, filmy, książki? Mnóstwo, ale wiesz co, powiem ci, że paradoksalnie w tej chwili minął dopiero tak naprawdę jakiś miesiąc, nie, od momentu, kiedy zamknięto granice i zostaliśmy jakby w pełnej izolacji. I ja na razie nie miałem czasu, żeby normalnie odpocząć. Paradoksalnie w tej chwili mam większy wir bez koncertów w związku z promocją nowej płyty, przygotowaniem tej płyty. Zacząłem troszeczkę porządki jakby robić u siebie w domu, korzystając z okazji, ale myślę, że czas na jakieś takie lenistwo, w sensie odsapnięcie i próba odgrzebania starych książek, które sobie zaplanowałem przeczytać albo coś, to tak myślę, że za jakiś miesiąc dopiero, najwcześniej. Jasne. Na razie nie próbuję o tym nawet myśleć. Chciałbym jeszcze wrócić do nowej płyty, bo słuchając jej miałem wrażenie, i tu znowu powiedz mi, jeżeli się mylę, że przynajmniej w dwóch utworach słyszę jeszcze jeden głos na wokalu, nie tylko ciebie. Był jakiś gość? Nie. To jest wynik raczej moich eksperymentów, już trwa gdzieś tak powiedzmy od 2-3 płyt. Ja zawsze strasznie po macoszemu traktowałem wokal, po prostu nigdy nie zacząłem śpiewać w Wejderze, bo musiałem. Po paru płytach się przyzwyczaiłem na tyle, że traktowałem to jako konieczny dodatek. Przyzwyczaiłem się do tego. Do tego wręcz stopnia, że kiedy śpiewam, a nie mam gitary pod ręką, to ciężko jakoś dziwnie się czuję, nie? I odwrotnie. Gitara bez wokalu, czegoś brakuje. Natomiast zresztą to słychać na płytach. Wokale wcześniej, kiedy na początku szukałem jakiejś drogi, jak mam śpiewać, to bardzo wyraźnie widać między Demonecrolas, Morbid Rake, pierwszą płytą, drugą płytą. Tak podejrzewam na wysokości Black to the Blind, to już taki moment, kiedy zacząłem znajdywać swoją drogę, jakiś taki styl emisji wokalnej i jak mniej więcej to będzie wyglądało, nie? Ale to jeszcze też było dalekie. Natomiast potem, to ten wokal w zasadzie pozostawał taki dość schematyczny, w sensie jednostajny, utwory jakby się zmieniały, ale wokal w pewnym sensie pozostawał taki sam, nie? Mnie to również znudziło. Więc zacząłem zwracać uwagę również na wokal. Próbowałem go, ten krzyk można też inaczej krzyczeć, nie? Growlować też nie trzeba w jednym tonie, nie? Wiem, że są zwolennicy takiej szkoły i takiej, ale chciałem po prostu spróbować czego innego. Poszukać innych dróg. Oczywiście w obrębie stylistyki nie próbowałem śpiewać, tylko cały czas jest to krzyk, cały czas jest to agresywna wymowa, ale już inna. Bardzo ciekawe rzeczywiście, to są takie eksperymenty. Powiem ci szczerze, że tak naprawdę zaczęło się to od sceny. Na scenie zawsze miałem raz, że adrenalina dodaje mi jakby skrzydeł i bardziej chętnie eksperymentowałem z wokalem na scenie niż w studiu. Studio wokal zresztą nigdy nie przychodził mi ciężko. Nagrywanie zwykle kawałka to była kwestia godziny, 1-2 kawałki, po prostu zwykle pierwszy, drugi raz już było okej. Także tu nie chodzi o to, że sprawiało mi jakąkolwiek trudność, nie? Tu bardziej chciałem zrobić coś innego. Czy zrobić wokale na zasadzie nawet nakładek, czy zmieniać tonację głosu, uzyskiwać jakieś inne charaktery, inne emocje również w wokalu, nie? Jednocześnie starałem się ten wokal zachować na tyle czytelny, to też jak znam z wywiadów, uważane jest za coś charakterystycznego dla mnie, że pomimo tego, że ten wokal mam agresywny, ale mam w miarę czytelny. Jeżeli w porównaniu, nie wiem, z Chrisem Barnesem na przykład, czy wokalistami typowo growlującymi nisko, nie? Czy krzyczącymi black metalowymi wokalistami, z krzyczącymi bardziej. A ja tu chciałem połączyć jedno z drugim i jednocześnie trochę wypośrodkować, nie? I rozjaśnić ten wokal. I tak od paru płyt próbuję i bardzo mi miło, że zauważyłeś coś takiego, czy ktoś występował, bo znaczy, że udało mi się takie wprowadzić elementy, że ludziom się wydaje, że to nie ja. Dlatego się przyzwyczaili, że to pewnego jednego stylu, którym operowałem wcześniej, jest to coś nowego, świeżego. Bardzo dobrze, o to chodzi. Eksperyment udany, rzeczywiście. Miło wiedzieć, że po tylu latach, tylu nagranych płytach można jeszcze czymś zaskoczyć. Jak najbardziej. A powiedz mi, jeżeli chodzi, chciałbym cię jeszcze zapytać, bo ludzie, którzy interesują się muzyką metalową, często interesują się także tym, jak ona powstaje. Tu konkretnie chciałbym cię zapytać o twoje uzbrojenie na scenie, bo przez wiele, wiele lat byłeś twarzą polskiej marki gitar. Czy dalej z nią współpracujesz? Czy dalej jakby to jest twoje weapon of choice? Znaczy chodzi o ranę? Chodzi o rany, jak najbardziej, tak. Tylko że na rany Chrystusa. Problem jest taki, że ran przestał działać. Wszyscy ludzie, którzy nadawali się do roboty, byli nie stolarzami, którzy robili meble, kimś, kto potrafił obrabiać drewno, jednocześnie wiedział, że to będzie instrument. Ci najlepsi niestety uciekli albo do Anglii, albo gdzieś dalej z robotą. Darek no, nie wyrabiał niestety, miał bardzo dużo zamówień. Musiał ograniczyć się do zakończenia zamówień i po prostu zawiesił działalność. Nie, mówię, że zakończył, ale ja liczę na to, że Darek wróci, bo szkoda po prostu. Robił świetne instrumenty i dostępne przede wszystkim, wiesz, przy swojej jakości i osiągach, że tak powiem, nie? I szkoda byłoby, żeby to całe doświadczenie tak po prostu zniknęło. Także na razie oczywiście ja mam swoje rany i na pewno je będę miał jeszcze, tylko że no, zaczynam się troszkę rozglądać za jakimś innym sprzętem również, żeby, chociaż na razie bardziej w sensie nagrań studyjnych, bardziej w kierunku różnicy barw niż ta scena. Scena rządzi się zupełnie innymi prawami, tam po prostu musi być sprzęt, który działa jak na froncie, nie zacina się i ma potężne brzmienie i to jest tam priorytetem. Także mówię, troszeczkę to inaczej wygląda. No, życzę ci, żeby wszystkie te fronty, a przede wszystkim sceniczne, te sceny były dla ciebie łaskawe i zawsze pełne publiczności. I chciałbym cię poprosić o kilka słów pozdrowienia dla naszych widzów i czytelników Strefy Music Art. Znaczy, dlaczego życzyć? Życzyć wam mogę chyba pewnej dyscypliny w tej chwili i pozostania w domach na tyle, na ile trzeba, żebyśmy jak najszybciej mogli wrócić do naszego normalnego życia, do koncertów, do pracy, czy do zwykłego, normalnego spaceru w lesie, czy w parku, czy w mieście. Życzę wam po prostu siły, nie? Mamy internet, którego zawsze byłem wrogiem, ponieważ odciągał nas od normalnego życia. Paradoksalnie mamy w tym momencie narzędzie, które nam to życie może wręcz dosłownie ratować. Korzystajmy z niego, zostańmy w kontakcie, mamy naszą muzykę, możemy troszeczkę zwolnić nasze życie, które pędziło nie wiadomo gdzie czasami. Możemy się troszeczkę zastanowić nad tym wszystkim, skorzystać właśnie z okazji i pozałatwiać sprawy, na które nie mieliśmy wcześniej czasu. Róbmy to, słuchajmy muzy, a jak wrócą normalne czasy, spotkamy się na koncertach. O, na pewno. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę i trzymam mocno kciuki, żebyś jak najszybciej mógł odpocząć. Trzymaj się ciepło, zdrowia życzę, do usłyszenia. Do usłyszenia.